jeszcze przy takim jedzonku. No, przepraszam bardzo, mogę zabrać? Dziękuję. No, zupa pierwsza klasa. To prawda, pycha. Bardzo się cieszę, dziękuję. Niepozorna knajpa. No, jedzenie wspaniałe. No. Mareczek miał nosa. Co mu w ogóle odbiło, żeby zafundować na mowie? Nie wiem. Po prostu miał dobry humor. Ostatnio cały czas tu jest zachane chodzi. Jak tak dalej pójdzie, to może jakieś podwyżki w kancelarii się zrobią. Być może. Ale się bawią. Naprawdę, mieliśmy fuksa. Wygląda na to, że pan Mareczek nas uratował. Mareczek? Ten prawnik? Ten Olczyński? Przestań, to są jego pracownicy. No co, no po prostu zlitował się i zafundował swoim pracownikom obiad. Ciotka mówiła, że zabujał się w mamie. Oj, co ty mówisz? Tak. Cicho! Mamo? Co? Czerwieniałaś trochę. Ja? Nie, no gdzie? No ja zabiegana jestem. Mhm. Ty też lecisz na pana mecenasa? O czym ty w ogóle mówisz? Dawno nikt nie zrobił dla mnie tylu wspaniałych rzeczy. Marek mi pomógł z Jurkiem, Marek mi pomógł z Adrianem i teraz jeszcze... Mamuś, ale ty się... Co? Nie musisz się tłumaczyć. Ja bardzo się cieszę, że widzę cię taką... Jaką? Zakochaną. Wiesz, co wymyślił?